Halo, halo, drodzy widzowie, witam was w kolejnym odcinku na kanale z tej strony RafikZR, a jak dzisiaj widzicie, mamy bardzo fajne, śnieżne warunki. No i nie mogliśmy sobie odmówić takiej zabawy jak poupalania quada, bo dzisiaj mamy do dyspozycji Lyda Eagle 250, także pamiętajcie jeszcze na samym wstępie, żeby zasubskrybować kanał z Alekochodzi i wbić na wszystkie social media, które znajdziecie w opisie tego filmu, a ja już nie przedłużam i lećmy z tym odcinkiem. Także drodzy widzowie, widzicie jak ten Eagle wygląda. Jest to takie coś, myślę, że można porównać to do Bashana. Ja też za wiele o nim nie wiem i pierwszy raz widzę Eagle'a, no bo tych podmarek to jest w sumie sporo, ale chyba najbliżej będzie mu Bashanowi. Mamy lusterko, to już wam może coś tutaj sugerować. Mamy go zarejestrowanego, także tym razem jeździmy na legalu. Ale zobaczcie to, co nam umożliwia dzisiaj jazdę. To jest taka potężna opona, zobaczcie jaka tu jest kostka, jakie one są wielkie. No i jak widzicie sobie radzi genialnie na tym śniegu. Nie będziemy za wiele o nim mówić, ponieważ to jest no taki baszan troszkę, no nie? To taki do upalania kładzik. Także skupmy się na tym, na walorach jezdnych i żebyście mogli zobaczyć jak on sobie lata. Zamarzł nam hamulec. Widzicie, jest zimno, jakie poświęcenie dla was na nagrywki. Pięknie idzie. Te opony się tutaj wgryzają. O, bez blachy najlepiej, tak. Mówiłem mu tylko, żeby przyśnieżył trochę, ale można i tak. Ale strzela! Skubany! Patrzcie widzowie, nie ma biedy, bo tu nawet mamy alusy, także nawet w takim kładzie macie alusy. Patrzcie widzowie, jaki ten kład w ogóle ma skręt, jakby był normalnie do driftu, patrzcie. To jest jego pełny skręt, kosmiczne. Patrzcie widzowie, trochę nam się kład zagrzał, mamy tutaj przyciski, możemy sobie włączyć elegancko wentylatorek i nam teraz chłodzi. I jeszcze jedno ciekawe, tutaj jest, ma dystansę, jest poszerzony o ile? No łącznie 14 cm, czyli 7 na stronę, więc no to widać, że jest taka szeroka. Patrz to.
A, antykradzieżowe takie. No. Ściągasz sobie wtyczkę i ci nie zapalą, dobre. O, zdech mi. Sieci sobie wyłączyłeś. Tak? Okej. Dobry. Co to za kład? Chińczyk taki, 250. Ale nie zgaszę, bo nie wiem jak odpalić. Bo to nie mój. Tu i tam masz. To? Za Chiny bym sam tego nie odpalił. Także drodzy widzowie, jak widzicie, nasza przygoda z kładem dobiega końca. Zdziwiłem się, że to tak prosto idzie, przez to, że mam właśnie taki duży, fajny skręt. Obiecuję wam, że na przyszłą zimę wpadnie też jakiś taki pojazd, którym będziemy mogli polatać trochę bardziej bokiem, więc trzymajcie mnie za słowo. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejną niedzielę. Pozdro się, ma cześć. Zakładam kask, tankuję, lecę w las. Do końca trzymam gaz, zbliżamy się do gwiazd. To mój mały świat, adrenalina w nas. Buzuję i buduję, mały motoświat.